Mówię zadanie, wypisz liczby podzielne przez 4. Wejście w tym zadaniu ma następujące elementy. Najpierw mamy ilość liczb, w naszym przypadku mamy 4, a następnie mamy ponumerowane pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli pierwsza liczba ma 5, druga 8, trzecia 9 i ostatnia 12. Na wyjściu mamy wypisać liczby podzielne przez 4, w tym wypadku 8 i 12 i rozdzielone średnikiem. Do opisania tego algorytmu będą nam potrzebne następujące zmienne. Tak jak wcześniej wspominałem, L ilość liczb, N aktualny numer, X aktualna wartość i W numer, który wypisujemy. Numer, który wypisujemy liczby podzielnej przez 4 jest nam potrzebny, ponieważ pierwszą liczbę wypiszemy bez wcześniejszego uprzedzenia średnika, a już następne będziemy poprzedzali średnikiem. Więc króciutko prześledzimy nasz algorytm. Wczytujemy N, L w tym wypadku 4, N mamy 1 i zadajemy sobie pytanie, czy 1 jest mniejsze, równe od L, czyli od 4. Tak, to wczytujemy. Wczytujemy do X 5 i sprawdzamy, czy 5 jest podzielne przez 4. Czy 5 mod 4 równa się 0? Nie, nie równa się 0, więc nie wypisujemy. Nasze W pozostaje 1. Wracamy. Ustalamy nowe N, 2, czyli do N dodajemy 1 i sprawdzamy, czy 2 jest mniejsze, równe 4. Tak, więc wczytujemy, wczytywaliśmy 8 i teraz sprawdzamy, czy 8 mod 4 równa się 0. Tak. 8 mod 4 równa się 0, w związku z tym 8 jest podzielny przez 4. Sprawdzamy, czy W jest równe 1. Tak, jest równe 1 i wypisujemy tylko 8. Wracamy, zmieniamy N o 1, czyli mamy w tej chwili 2 plus 1, N jest 3 i pytamy się, czy 3 jest mniejsze, równe 4. Tak, wczytujemy naszą trzecią wartość, trzecia wartość jest 9, i pytamy się, czy 9 mod 4 równa się 0. Czy 9, reszta dzielenia 9 przez 4 równa się 0? Nie, nie równa się. W związku z tym zwiększamy W N o 1. 3 dodać 1 mamy 4. Pytamy się, czy 4 jest mniejsze, równe 4? Tak, jest mniejsze. Czytujemy czwartą wartość. Czwarta wartość jest 12. I teraz sprawdzamy, czy 12 mod 4 równa się 0. Tak, równa się 0. I sprawdzamy, czy W zwiększamy o 1, czyli 1 dodać 1 mamy 2. I pytamy się, czy W jest równe 1. Nie, nie równe jest 1. W związku z tym 12 poprzedzamy średnikiem. Następnie wracamy, zwiększamy N o 1. 4 dodać 1. Mamy 5. I zadajemy pytanie, czy 5 jest mniejsze, równe 4. Nie, koniec działania. A zatem przy wyjściu mamy 8 i 12 poprzedzone średnikiem. Dziękuję za uwagę.